8 lat temu rozpoczęliśmy realizację projektu, który nazwaliśmy Kościański Trakt Rekreacyjny. Był to projekt, którego głównym elementem była renowacja, przebudowa, rewitalizacja Kościańskiego Parku imienia Kajetana Morawskiego. To 15-hektarowy obszar parku, który miał charakter wybitnie leśny, który był miejscem zapisanym w historii miasta, miejscem, o którym kościeńscy pamiętali, do którego mieli olbrzymi sentyment, ale który w momencie, gdy zaczęliśmy zajmować się tym projektem, był już w dużym stopniu zaniedbany i w dużym miejscu opustoszały. Kościeńscy to miejsce omijali. Zrealizowaliśmy prosty projekt w takim sensie, że on nie odnosił się do terenów zielonych, on przede wszystkim odnosił się do tego, że wykonaliśmy tam 4 km ścieżek, wykonaliśmy nowe oświetlenie, wykonaliśmy nowe ławki, kosze i przerzedziliśmy tą sferę podszytu, czyli doprowadziliśmy do tego, że ten park nie był takim parkiem, gdzie ta zieleń zasłaniała widok. Po realizacji projektu okazało się, że ten park miejski, który powstał na początku XX wieku, to był strzał w dziesiątkę. Kościeńscy wrócili do tego miejsca. W tej chwili jest to jedno z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu, zarówno dla osób starszych, które chcą przyjść po to, aby zaznać w tym parku odrobinę spokoju, jak i dla osób młodych, które chcą po tym parku pobiegać, pojeździć rowerami, a także się po prostu spotkać. Więc jest to jedno z ulubionych miejsc kościeniaków. I to był taki pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy, który nie miał charakteru ściśle infrastrukturalnego, tylko charakter nieco bardziej rekreacyjny. Zaczęliśmy od tego parku, który znajduje się na północy Kościana, potem dzięki pieniądzom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki pieniądzom, które zapewnił nam pan marszałek województwa Marek Woźniak, udało się zmodernizować Kościański Kanał Obry i Kościański Kanał Ługi. To były takie rzeki, które również były w dużym stopniu zaniedbane, gdzie żadne prace nie były wykonywane przez kilkadziesiąt lat, w związku z tym skarpy tego kanału były pozarywane, kanał był nieodmulony, w związku z tym te prace zostały wykonane w bodajże 3 lata. Kanał został oczyszczony, odmulony, zafeszynowany, ukształtowano na nowo skarpy, co ciągle widać, a my z kolei staraliśmy się i staramy ciągle uporządkować gospodarkę wodami opadowymi w taki sposób, aby do tego kanału wpływała tylko woda deszczowa, żeby nie pojawiały się jakiekolwiek nieczystości. W tej chwili jest to takie miejsce, które stało się również miejscem ciekawym. Miejscem ciekawym z punktu widzenia nie tylko estetycznego, ale z punktu widzenia rekreacyjnego. Od 3 lat uruchomiliśmy wypożyczalnię kajaków, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Kościan można opłynąć dookoła kajakiem, zajmuje to około 1,5 godziny, nie wymaga w zasadzie żadnego wysiłku, jest rzeczą bardzo przyjemną, taką rzeczą, która jest dostępna niezależnie od sprawności fizycznej, także osoby w wieku podeszłym płyną po naszym kanale i to jest atrakcja, która jest bardzo bezpieczna. Wody w Kościańskim kanale jest maksymalnie 1,5 metra, nurt jest bardzo powolny, dlatego nikomu się tutaj krzywda nie stanie, nawet jeżeli przez przypadek się wykąpie. No i kolejnym etapem jest Kościański Trakt Rekreacyjny, już część 6, który realizujemy właśnie w tym roku, który sprowadza się do tego, aby zmodernizować tereny zielone przebiegające wzdłuż tej zielonej osi miasta. Ale oczywiście nie tylko tereny zielone. Stoimy na moście, na mostkach kościańskich, które także zostały przebudowane. Te poprzednie już wysłużyły się, te poprzednie już były w dużym stopniu zużyte, dlatego wiedzieliśmy, że ten projekt trzeba zrealizować łącznie właśnie z tymi mostkami. No i to, co jest najważniejszym elementem, czyli zieleń. Będziemy starali się, aby w ciągu następnych miesięcy, aż do jesieni, ten teren uzyskał bogate, różnorodne nasadzenia, nie tylko tej warstwy najwyższej, czyli nie tylko dodatkowe drzewa, ale przede wszystkim dodatkowe krzewy, łąki kwietne, trawy, no i te pozostałe elementy zieleni rodzimej, łącznie z kwiatami. To będziemy realizowali, myślę, że do końca tego roku. W następnym etapie również będziemy starali się zakończyć pracę przy kościańskich łazienkach, które są uwieńczeniem tych prac na kościańskich terenach zielonych.